na koncert Michała Styciaka, poczęstunek i wspólne rozmowy z okazji Dnia Kobiet zaprosił mieszkańców samorząd gminy Wilczyce. Piękna uroczystość odbyła się w miejscowym ośrodku kultury. Były kwiaty dla pań i życzenia od wójta Roberta Palucha. Drogie panie, z okazji waszego święta w imieniu własnym oraz całego samorządu gminy Wilczyce składam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, sukcesu w życiu osobistym, zawodowym, no i spełnienia wszystkich marzeń. Po życzeniach Robert Paluch wspólnie z Janem Różmiejem, przewodniczącym Rady Gminy, obdarowali panie tradycyjnym tulipanem. Wójt Wilczyc podkreślił, że co roku samorząd pamięta o paniach. Spotkanie w Ośrodku Kultury było jednym z kilku, jakie odbyły się na terenie gminy. Co roku te Dni Kobiet oczywiście są organizowane przez nasz samorząd, z tym, że większość tych dni do tej pory odbywały się po świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach. I teraz też tak jest, ale skupiliśmy się na tym, żeby jak najwięcej pań przybyło tutaj do Centrum Kultury do Wilczyc. To jest również związane z tym, że dzisiaj będzie występ pana Michała Styciaka, uczestnika programu The Voice of Poland. Taki koncert dla pań z okazji Dnia Kobiet, Święta Kobiet. Święta poniekąd starego, ale wciąż żywego i aktualnego w naszej tradycji. Wysoka frekwencja ucieszyła organizatorów. To, że aż tyle pań odpowiedziało na zaproszenie, było efektem skutecznej pracy wielu osób i instytucji. Tutaj zaangażowaliśmy sołtysów, zaangażowaliśmy radnych, panie z kół gospodyń wiejskich, klub seniora, ale przede wszystkim tutaj panie z Centrum Kultury. Dla pań było to wyjątkowe, pełne radości spotkanie. Jest bardzo miły, okazja do życzeń, bardzo miłych i z taką nadzieją patrzymy, żeby się one spełniły wszystkie. Uczestniczki twierdziły, że takie wydarzenia są potrzebne i warto je organizować. Warto i nawet jest wskazane często. Widzi pan, jaka jest frekwencja. Tak? Był to też czas na refleksję, ale też podziękowań władzy samorządowej. Bardzo jestem zadowolona z pana wójta, bo pan wójt jakie fajne wszystko nam zrobi. Wszystko postawił na świetlicę. Proszę pana, jako piękno. Mieliśmy Dzień Kobiet w sobotę. To było bardzo pięknie. Wójt jest najlepszy. I nie mieliśmy takiego wójta do tej pory, także stara się o wszystko, nie tylko o kobiety, ale o wszystkich. Wszystkim podobał się recital Michała Styciaka, uczestnika programu The Voice of Poland. Po uczcie duchowej była uczta kulinarna, przygotowana przez koła gospodyń. Jerzy Strzyż, STV Info.